Piotr, w jaki sposób stworzyłeś swoją autorską metodę CQ terapii, a jaka jest historia powstania twojej metody? Zaczęło się od wielkiej mojej pasji, czyli chiropraktyki, a tak dokładnie od, nawet jeszcze wcześniej, od poznania człowieka. Interesował mnie człowiek. I nawet się to zaczęło jeszcze wtedy, gdy zastanawiałem się nad wyborem studiów. Wcześniej jeszcze studiowałem elektronikę, ale już wiedziałem, że to nie jest to. Interesuje mnie człowiek. Zastanawiałem się, czy iść na... No chciałem przede wszystkim iść na duchowość, ale nie było czegoś takiego. Była do wyboru medycyna albo psychologia. Teraz jest uniwersytet duchowy, który tworzysz. To prawda. Chyba w sumie po latach stworzyłem coś, co... Coś, czego kiedyś szukałem. I wtedy miałem do wyboru medycynę, ewentualnie fizjoterapię i psychologię, natomiast medycyna nie interesowała mnie tak bardzo, ponieważ to jest przede wszystkim nastawione na farmację, więc nie tędy droga. No i tutaj był wybór między fizjoterapią a psychologią, a ponieważ psychologia bardziej zgłębiała człowieka w różnych ciekawych aspektach, no fizjoterapia to jest bardziej takie... Fizyczne oddziaływanie. Fizyczne oddziaływanie na tkanki z takim dość pobieżnym poznaniem. Teraz ale, tak to ale widzę. Ale i tak to połączyłeś koniec końców. Tak, i dlatego, że małpa idzie. Człowiek jest całością. Boże, kochany. Sio. Przepraszam. Mamy pewne doświadczenia z małpą. Tak, jednak. Żebym mi torby nie zabrała, bo one tak potrafią. Wiesz co? Weź. Kurczę, jak nie ludzie, to małpy. No dokładnie, wiesz, no nie spodziewałem się, że ta małpa tak. No. Zacząłem studiować psychologię i to były wspaniałe studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Skończyłem psychologię i dała mi ona naprawdę taką głęboką wiedzę o człowieku, a równocześnie sam też pogłębiałem wiedzę taką anatomiczno-fizjologiczną. Po prostu mnie to interesowało. I znów życie mi trochę spłatało figla, bo jak miałem wielki zwrot po elektronice na psychologię, tak miałem wielki zwrot po psychologii na chiropraktykę. Wtedy, kiedy jeszcze wcześniej wybierałem studia, to ja nie wiedziałem, że chiropraktyka istnieje. Wtedy, kiedy uczyłem się chiropraktyki, też nie wiedziałem, że to istnieje. Wiedziałem, że coś tam ustawiają i że to jest bardzo ważne. Coś w kręgosłupie, a wiedziałem, że kręgosłup jest najważniejszy. I żeby nie przedłużać, później było 20 parę lat moich doświadczeń z chiropraktyką, czyli z korekcją na początku układu kostnego, a później się okazało, że właściwie trzeba rozumieć działanie układu nerwowego, krwionośnego, czy limfatycznego i wszelkich autoregulacji układów wegetatywnych. Dużo małp. Pies goni małpy. I wielu zależności układów samoregulujących się w człowieku. I ja dość szybko zrozumiałem, że faktycznie, jeśli chcemy pomóc człowiekowi, to zwykłą chiropraktyką, kiedy właściwie repozycjonuje się ustawienie układu kostnego, jest to, daleko nie dojdziemy. Oczywiście jest to niezmiernie ważne i to bardzo dużo dawało. Ludzie byli przeszczęśliwi, miałem bardzo zadowolonych pacjentów, ale ja zawsze szedłem dalej i rozumiałem, że potrzebne są układy, korekcja układów regulujących. I aż doszedłem do takich momentów, kiedy zrozumiałem, że układy regulujące to nie są tylko układy nerwowe czy układy wielotkankowe, które wpływają na to, jak co jest postrzegane. Doszedłem do tego, że w chiropraktyce połowę roboty robi mózg, ale miałem już wykształcenie z psychologii, więc dużo rozumiałem i zacząłem też opracowywać metody mogące korygować mózg, a później tak naprawdę wszedłem w układy regulujące, które są nadrzędne nad ciałem fizycznym. Zrozumiałem, że to, co dzieje się w naszej fizyczności, jest związane oczywiście z czynnikami psychologicznymi, ale też z duchowymi. I tutaj zaczęła się olbrzymia podróż, a jednocześnie scalanie całej wiedzy, którą miałem, ponieważ jesteśmy niezmiernie złożonymi istotami, które... Przepraszam się, bo no cały czas patrzę, wiesz, ponieważ tu, o tam małpa idzie po drzewie. Aha, to ona tak skwierczy. A trzeba zobaczyć, czy jakiś węży nie ma nad nami, ale jest okej, chyba. Małpa chyba jest skutecznie goni.
W tych dzikich okolicznościach przyrody. Wróćmy do twojej metody psychoterapii. Ja wciąż zadawałem sobie pytanie, jak pomóc, ponieważ coraz skuteczniej pomagałem ludziom, ale ta moja skuteczność stała się dość mocno rozpoznawalna, dlatego że w momencie, kiedy w moim mieście, w którym pracowałem, gdzie było, jak to się śmiano, zagłębie ludzi pomagających, fizjoterapeutów, ja wyrobiłem sobie markę i także, kiedy normalnie ludzie dzwonili do jakiegoś fizjoterapeuty, to można było najczęściej uzyskać pomoc już w ciągu 1-2 dni, to do mnie były kolejki po 2 lata i te 2-letnie kolejki utrzymywały się przez wiele, wiele lat. Chodziły legendy, że jeśli ktoś ma ci pomóc, to idź do Zborowskiego, naczekasz się, ale ci pomoże. Dokładnie, tak mi mówiono. Nawet pewna pani powiedziała, że lekarz powiedział coś takiego: tutaj, proszę pani, jest ostatni środek, który może pani pomóc, a jeżeli to już nie pomoże, to proszę do Zborowskiego. No i ta pani się u mnie znalazła, ja jej pomogłem. Ale to nie znaczy, że ja się tu chcę nad kimkolwiek wywyższać. Po prostu zgłębiałem przyczyny, co, dlaczego, skąd jest. Nie działałem standardowo. Posłuchałem, co mówią takie i takie metody i sam zastanawiałem się, jak te metody działają i sam zacząłem stwarzać własną metodę. Jako kompilacja jednocześnie byłem szalenie twórczy i w tej twórczości pomagało mi też widzenie duchowe. Co tu dużo mówić, kiedy widzę skuteczność, ktoś mi mówi, zrób taki ruch, a ja patrzę, jak ten ruch, co on wywołuje i myślę sobie, a jakby go ulepszyć, ponieważ wiem i widzę, jak to wszystko działa. Dlatego jesteś niesamowitym nauczycielem, bo ty po prostu widzisz, czy ktoś dotyka tych struktur, które powinien w danym ruchu dotykać. Dokładnie, i czy jeżeli dzięki coś się robi, to od razu jest ja potrafię efekt. Zrobić chiropraktykę. Przez pewien czas po prostu doskonaliłem samą chiropraktykę poprzez działanie na tkankach i na układach regulacyjnych, o czym mówiłem, ponieważ przesunięta kość jest tylko efektem tego, że jakiś układ regulacyjny nie zadziałał i patrząc coraz wyżej zawsze dochodzi się do głównego układu nerwowego, ewentualnie krwionośnego. Po pewnym czasie jednak zaczęła być bardzo paląca potrzeba pracy na odległość, dlatego że chciałem, mając duże możliwości, pomóc moim rodzicom, tudzież znajomym. Tudzież mi pomogłeś. Tak, ale kiedy zaczynałem tworzyć działanie na odległość, właściwie głównym priorytetem była pomoc rodzicom, którzy byli oddaleni ode mnie o 600 kilometrów ponad i ja miałem bardzo ograniczone możliwości, żeby ich odwiedzać i zastanawiałem się, czy można to tak zrobić, a jednocześnie było we mnie bardzo głębokie przekonanie, że jak najbardziej jest to możliwe. Wiesz, ja po prostu pewne rzeczy czuję, wiem. Może jako pewną ciekawostkę powiem też, że ewidentnie działały na mnie informacje z poprzednich wcieleń. Pamiętam, że kiedyś miałem pewien problem z ustawieniem kostki u pacjentki i tak myślałem, jak to zrobić. Na chwilę przestałem myśleć, wziąłem tą kostkę, zrobiłem tu i ustawiłem. A później sobie myślę, kurczę, jak ja to zrobiłem? Później wielokrotnie robiłem ten sam manewr, czyli na chwilę przestawałem myśleć, czułem, że należy to ustawić, robiłem i ustawiałem, a później starałem się odtworzyć to i okazuje się, że bardzo dobrze ta kostka była świetnie wręcz ustawiona, a później zacząłem się zastanawiać, a skąd ja to wiem? Doszedłem do poprzednich wcieleń, gdzie byłem jednym z mnichów, którzy pracowali też przy leczeniu, przy zwłokach i różne takie ciekawe rzeczy robiłem w poprzednich wcieleniach. Mam taką możliwość spojrzenia, zobaczenia i sprawdzenia, kto kim był i co robi, więc to też mi pomagało i ja stamtąd też czerpałem wiedzę, ale jednocześnie też widziałem podświadomie, że można na odległość. Robiłem wiele prób, zajęło mi to naprawdę dobrze ponad 2 lata, zanim opracowałem skuteczne działanie na odległość. Po tysiącach, po dziesiątkach tysięcy niepowodzeń wreszcie zaczęło mi to działać. Wow. Lepiej, gorzej, ale w końcu stabilnie. Powiedziałeś 2 lata, ja myślałam, że powiesz 20. Wiesz co, ale biorąc pod uwagę, że miałem bardzo duży dostęp do klientów i cały czas ta moja wiedza była wzbogacana. Ja mogłem
na przykład na szybko pracować tutaj na stopie, a zrobić coś na odległość w odcinku szyjnym. Po prostu robię i patrzę, czy działa, a jednocześnie robiąc. Wiedziałem, że nie robię tym krzywdy, a mogę tylko pomóc i robiłem w ten sposób, a jednocześnie, wiesz, to były różnego rodzaju próby. Dzięki tym próbom opracowałem niesamowitą ilość, nazywam to podprogramów, dzięki którym też mogę pomagać swoją metodą, a które nie są standardowe, jak na przykład usunięcie stanów zapalnych. Wiadomo, że jest jakaś przyczyna, ale skutki... Mam wrażenie, że nic, co robisz, nie jest standardowe i świat jeszcze tego nie widział. No właśnie, to jest zadziwiające, że potrafisz jednocześnie ustawiać układ nerwowy, układ krążenia, układ limfatyczny, no i te kości w kostce, co summa summarum wszystko ze sobą współgra i prowadzi do szybkiego odblokowania struktur i przywrócenia zdrowia. Pamiętam, jak zgłosiłam się do ciebie z przemęczoną nogą po maratonach i nikt nie był w stanie mi pomóc. I to było dla mnie niesamowite zaskoczenie, bo przecież byłam już wtedy chiropraktykiem. Położyłam się na stół do chiropraktyka, który robił bardzo delikatne ruchy, wręcz osteopatyczne. I wstałam z łóżka po tych kilku ruchach. Okazało się, że noga mnie już nie boli. Tak? Ona jeszcze trochę tam czułam, że coś tam doskwiera, to się bardzo szybko wygoiło. I to było dla mnie niesamowitym doświadczeniem i zaskoczeniem, że tak można. Czyli jeśli dobrze pamiętam, ona nie była przemęczona, bo to można tak zrozumieć, że coś się zmęczył, odpocznij, to ci przejdzie, tylko tam był dość poważny problem z uszkodzeniem mięśnia, jeśli dobrze pamiętam. I ścięgien. Ścięgien i ty się z tym męczyłaś. I pół roku. I wielu terapeutów dobrych odwiedziłaś i nikt nie był w stanie tego naprawić. Właśnie, ja próbowałem sobie, co trzeba na przykład zrobić, aby naprawić takie naderwane ścięgno i robiłem tysiące prób, aż zrozumiałem, zresztą organizm mi też podpowiadał autoregulację, organizm się sam reguluje, jeśli mu na to pozwolisz. Ja sobie obserwowałem, jak on to robi. Aha, to znaczy on na przykład przybliża zerwane włókna do siebie, ale żeby je przybliżyć, to trzeba im to umożliwić, bo one są w jakiś sposób skręcone czy posplatane po urazie i trzeba je odblokować, przybliżyć do siebie, złączyć tymczasowymi jakimiś klamrami, co organizm też potrafi, a następnie odpowiednio dokrwić i umożliwić dopływ płynów tkankowych, a następnie zrobić tak, żeby ruszając się, jeśli ktoś wstanie, żeby mu się to wszystko nie rozsypało i szybko goiło. Ja obserwowałem sobie, jak organizm takie rzeczy robi i później powtarzałem te ruchy. Natomiast później jest tak, że przychodzi do mnie taki klient i mówi, no bo to pan tak szybko robi, że to jest jakieś czary-mary. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że ja na początku naprawiałem tylko sam układ krwionośny, co mi trochę zajmowało, a później limfatyczny, a później przepływ tkanek, a później zrobiłem to w podprogram i to w podprogram i później już bardzo szybko, nawet omijając moją świadomość, wyłączając świadomość, robiłem ruchy, następne i to już mi zajmowało bardzo szybko. Tak, dokładnie tak to wygląda. A później robiłem te trzy rzeczy, które są standardowe dla na przykład urazów w jeden podprogram. Wyłączałem świadomość, robiłem, włączałem świadomość, zrobione, patrzę, jest wszystko idealnie. I później tak jak się buduje, jeśli ktoś programował, wie, że duży program składa się z olbrzymiej ilości większych programów kontrolujących, a pod spodem są jeszcze taka piramida. I dlatego obecnie, stosując już na przykład na usunięcie stanów zapalnych, pewien podprogram i robię go bardzo szybko, wyłączając świadomość, żeby mi nie przeszkadzała, robię, włączam się i już patrzę, jest efekt. I to... Dobrze, przejdźmy do tego, jak to się odbywa, bo jestem jedną z tysięcy osób, której uratowałeś zdrowie, a właściwie mi życie, w momencie, kiedy lekarze rozłożyli ręce i nie byli w stanie już mi niczym i w jakikolwiek sposób pomóc. Zresztą dostałam taką informację bezpośrednio do ordynatora, że no, pani Aniu, my już więcej dla pani leków żadnych nie mamy, albo pani przeżyje, albo pani nie przeżyje. Jeśli organizm da radę, to pani przeżyje. I wtedy trafiłam do ciebie z nogą, zupełnie nieświadoma tego, że w ogóle da się jeszcze coś z tym zrobić. W ogóle nawet ci nie zakomunikowałam, że mam taki problem, bo no, skoro lekarze rozłożyli ręce, to cóż, to kto mi może pomóc, tak? No, czy chiropraktyk? I wiem, że miałeś wiele takich osób, które przychodziły z jednym problemem, mniejszym, no bo doskwierał, natomiast się okazało, że są bardziej upupieni w tym życiu i nikt im nie jest w stanie pomóc i wychodzili z tego, tak? Ludzie wychodzili z jeżdżenia na wózkach, chodzenia o kulach,
ci, którzy byli wnoszeni, no, można powiedzieć, wychodzili samodzielnie z twojego gabinetu, może nie natychmiast, tak, ale po kilku zabiegach, czy nawet szybciej. Właśnie, no ja doświadczyłam twoich zabiegów na odległość. Powiedzieć trzeba wprost, operacji na mózgu, na tkance mózgu, na naczyniach w mózgu, który był uszkodzony olbrzymim opuchnięciem. Ustawienie czaszki, kości czaszki, bo może nie wszyscy wiedzą, ale czaszka składa się z wielu kości, nie z jednej. I to wszystko musi współgrać. I ja te zabiegi czułam, kiedy umawialiśmy się, że teraz robisz. Dzieliło nas około 1000 kilometrów. I ja czułam te zabiegi w trakcie wykonywania, czyli może nie ból, ale że coś się dzieje w moim organizmie. Jak ty to robisz? Tak, ludzie namacalnie czują, że im grzebie w głowie na przykład. Wiesz, tutaj doszedłem do bardzo ciekawej rzeczy, ale to dzięki właśnie działaniu na odległość. Powiedzmy tak, nie jest możliwe teoretycznie robienie zabiegów na mózgowiu. Jest możliwość przesunięcia kości czaszki, ale to w bardzo, bardzo nikłym zakresie. Niektórzy uważają, że jest to niemożliwe, ale to jest błąd. To jest możliwe i to wręcz jest... Wskazane. To jest ratujące życie. To właśnie tam są problemy, w tych mikroprzesunięciach. Oczywiście jak ktoś ma zupełnie przesuniętą, nie wiem, żuchwę, to będzie widać. Duży problem. Tak, to widać duży problem. Natomiast małe przesunięcie, nie wiem, żuchwy czy jakiejś kości czaszki powoduje coś w rodzaju lawiny. Na zasadzie, że tutaj delikatnie coś się przesuwa, a tutaj organizm cały szaleje. Moje próby i opracowanie metody działania na odległość przyniosły mi możliwość operacji na mózgu, dlatego że znalazłem sposób działania na ciało fizyczne na odległość poprzez działanie na ciut wyższe poziomy, które duchowe ciała ludzkiego. Ciała subtelne. Właśnie, ale niezbyt subtelne. To jest ta różnica. Ja rozumiem, że dla niektórych to jest może dziwne, ale człowiek posiada swoje ciała jeszcze inne. Mamy ciało fizyczne, mamy też ciało eteryczne, astralne i mentalne, tak idąc z poziomami, coraz wyższymi stopniami rozrzedzenia. Bioenergoterapia działa na eterycznym, astralnym? Eteryczne, astralne, gdzieś tak. No właśnie to jest, i tu jest, tu diabeł tkwi w szczegółach. Nie wszyscy to rozróżniają. Mówią, że jakieś tam doładowania energią i już. I ja rozumiem, że niektórzy robią doładowania energią i nie bardzo wiedzą co, ale coś ta energia robi i klientom robi się lepiej. Inni działają przy pomocy może aniołów albo jakichś innych istot i wtedy tamci się znają i oni im pomagają. Ale to, co robię ja, jest znajomością biomechaniki i układów regulacji i ja dzięki temu, że działam na ciała subtelne, jestem w stanie zadziałać na ciała fizyczne. Ale nie działasz na eter astral, tylko... Właśnie. To było jedne z moich 1000 prób działania na ciało astralne, ponieważ je widzę, więc nie miałem takiego problemu. Ja mogę sobie przełączyć, czy widzę ciało astralne, czy mentalne, czy eteryczne i w każdym z nich robiłem próby i to nie jest tak, że to nie działa, ale to działa tak... Tak nikle, w tak nikły sposób, że można sobie dać spokój z robieniem tego. To niewiele co zmienia. Aż zrozumiałem, że trzeba zadziałać na ciała najbliższe ciału fizycznemu. Wielokrotnie można się spotkać z tym, że ktoś mówi, o, ciała duchowe, to jest to tam, jak się coś zrobi. No nie, właśnie trzeba najbliżej temu ciała fizycznego. Ja obserwowałem sobie tych, którzy potrafią rozwalić kamień pięścią. Oyama. Pokazane było na filmie, że on to wyćwiczył w sobie, był w stanie uderzeniem kantem dłoni czy pięścią rozwalić kamień. Wielokrotnie już teraz mamy możliwość w internecie obserwacji, jak ludzie rozwalają ręką kamienie. Gdyby to było raz, ja rozumiem Photoshop, ale ja widziałem no, setki takich osób, co więcej widzę duchowo, więc mogłem sobie podejrzeć, jak oni to robią. Ja rozwalam deszczułki. Deszczułkę, no brawo, ale rozwalić deszczułkę, ja rozumiem, że kość plus napięty mięsień są w stanie rozwalić deszczułkę, ale nie kamień, no nie wierzmy w bajki, to jest niemożliwe. Ja widziałem, jak jakiś mistrz uderza pięścią czy ręką i łamie kość grubości mojego ramienia, przedramienia i to była jakaś kość być może jakiegoś wołu. Technicznie jest to niemożliwe z tego punktu widzenia, który my znamy. Natomiast, kiedy podglądałem sobie, jak oni to robią, to oni używają energii
tuż nad fizyczną, tuż nad tą, którą wszyscy oglądamy, ale nie taką duchową, jaką, na jakiej pracują bioenergoterapeuci. Czyli ona jest mocno zagęszczona, ale nie namacalna. Tak, dokładnie, jest już tak zagęszczona, że następny stopień zagęszczenia to już jest materia dla nas widzialna. Dla nas, no bo ja widzę więcej, ale przeciętny człowiek widzi tylko tą najbardziej zagęszczoną, ale jakby ją ciut rozrzedzić, to jest ta, na której tam ci pracują, ale tamtą energię już możesz gromadzić. No fizyczną, no to trudno powiedzieć, zrobić tak i zgromadzić sobie energię. Jest to niesamowity zakres, który, jakby to powiedzieć, ja sobie odkryłem, ale i wielcy mistrzowie sztuk walki odkryli i pewnie wielcy mistrzowie uzdrawiania też. Nie wszyscy tak to nazywają i nie wszyscy nawet może się orientują w tych zakresach częstotliwości. Ja musiałem sobie to dokładnie nazwać i pogrupować. To jest stąd, to jest stąd, to jest stąd. To nie jest jakoś tam zrobię czary, mary i kolano się ustawia, tylko ja muszę wiedzieć, w których płaszczyznach działam, w bardzo konkretnym zakresie częstotliwości, robię konkretny zakres ruchów, który przyspieszam, ponieważ już robiłem to miliony razów, więc po prostu jeden będzie ustawiał kolano tak, a drugi zrobi już. A tu w tym ruchu będzie od razu 10 ruchów, tylko on to zrobi tak szybko, bo już to wiele razy robił. I ja tak robię, a później wydaje się, że ja podchodzę i robię i już człowiek jest zdrowy. Ale to nie jest tak, że jakieś takie czary mary, że teraz, nie wiem, kogoś oszukuję. Ja to robiłem przez 20 lat, ponad 25 lat, tyle razy, że ja już to robię po prostu bardzo szybko. I jeżeli mnie pytasz, jak naprawiłem ci mózg, to ja to zrobiłem właśnie w ten sposób. Nie da się fizycznie palcami pogrzebać w mózgu, ale da się zrobić to w tej materii, w tym zakresie częstotliwości. I w ten sposób, znając układ mózgu, a z psychologii dość dobrze orientuje się, jak ten mózg tam mniej więcej funkcjonuje, to... Ja przede wszystkim widzisz na bieżąco. I widzę na bieżąco, co robię. Więc mogę określić, że to organizm sam pokazuje, gdzie ma problem i tak na dobrą sprawę organizm sam właściwie wszystko wie, tylko on nie może pewnych rzeczy ruszyć. Więc w dużej mierze diagnoza polega na zapytaniu się organizmu, czy powiedziałbym zrobieniu takiego dochodzenia, że organizm on sam pokazuje cały czas. On ma cały czas problem i on doskonale wie, gdzie ten problem jest i on widać pewne naprężenia i jego wskazówki, które należy się nauczyć odczytywać, gdzie jest problem i po prostu szukasz, gdzie organizm ma największe problemy, szukasz, a znając biomechanikę rozumiesz, co skąd wynika. I to jest... Małpa. I to jest małpa. Okej, ona tutaj nieźle szaleje. I to jest jedna część niezmiernie ważna, ale druga część to jest taka, że ja to robię na odległość. Ja wiem, że bardzo wiele osób ma wielkie pretensje. Pretensje i niedowierzania, jak można coś zrobić na odległość. I teraz poza tym, że można coś zrobić w warstwach takich tuż przy fizycznych, to jest druga bardzo ważna rzecz, mianowicie możliwość przeniesienia się świadomością w dowolne miejsce. Ja takie rzeczy znów, tak jak pewne rzeczy z chiropraktyki, które wiedziałem z poprzednich wcieleń, tu też ja wiedziałem, że tak można, tylko musiałem to w sobie wyćwiczyć. Notabene jest to jedna z pierwszych rzeczy, które skrystalizowałem w swoim życiu podświadomie. Tak długo ćwiczyłem, aż się to samo skrystalizowało. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że wiemy, że istnieją podróże, to się nazywa chyba OBB albo OOB. OOB. OOB, czyli można wyjść w ciele jakimś z ciała fizycznego, pochodzić, nie wiem, nawet niektórzy pisali, że tak się wyćwiczyli, że nocą sprawdzali ceny w hipermarketach, rano szli na promocję. Mhm. Do takich, no przepraszam, bzdur nawet wykorzystywali coś, co jest, wydaje mi się, pewnym no, niesamowitym zjawiskiem. Ja, przyznam się, też potrafię wyjść w ciele astralnym czy mentalnym i przejść się po pokoju i wrócić, ale ja na początku robiłem podświadomie coś, co teraz dopiero rozumiem. Wychodziłem czystą świadomością. Wszystkie ciała leżały sobie, nie wiem, na łóżku, a czystą świadomością jestem w stanie przenieść się do klienta i tam wykonać zabieg. I to jest, wydaje mi się, clue, rozwiązanie tego, jak to się robi na odległość.
Mnie zafascynowała jeszcze jedna rzecz, że potrafisz sobie ustawić fantoma tego klienta, przećwiczyć na tym fantomie, zobaczyć, jakie efekty przyniesie dany ruch i czy jest właściwy i dopiero potem go zastosować. To tak jakby ktoś na sali operacyjnej miał fantoma obok, najpierw w nim pogrzebał, sprawdził, czy to działa, zrobił badania, pomiary, rejestry itd., itd. I w tym momencie, dobra, to powtarzamy to na kliencie. Faktycznie, wiesz, to dopiero, to jest całkiem niedawna rzecz, ja to robię od paru lat dopiero. To powstało w wyniku moich badań i studiowania fizyki kwantowej po prostu. A to polega na tym, że wiemy z fizyki kwantowej, że istnieją struny. Co to jest, to odsyłam do wiedzy, natomiast po prostu stwarzam strunę, w której istnieje, powiedzmy, alternatywna rzeczywistość, w której to robię. I to trzeba się nauczyć stwarzać świadomie struny. My to robimy nieświadomie, ale spróbuj zrobić to świadomie, podziałać, a później ją zamknąć. Natomiast potrafię to zrobić i w tym momencie właśnie w strunie, która podświadomie jest tylko ćwiczebna, czekaj, w jakimś filmie to było? Doktor Strange chyba. Oni wtedy mówili, jeżeli odsyłam do tego filmu, było coś takiego, że oni mówili, że jest coś takiego jak rzeczywistość jakaś lustrzana albo coś i tam sobie ćwiczą pewne rzeczy i że to jest nierealne, ale te małpy rozrabiają tam. No nic, na razie nam nie skaczą po głowie. Na razie jeszcze nas nie atakują. Ćwiczą sobie w tamtej rzeczywistości po to, żeby do realu tutaj przyjść. Ja robię dokładnie to samo. Jeszcze zanim ten film powstał, to parę lat temu już to robiłem, ale cieszę się, że ludzkość już zaczyna swobodnie o tym mówić. Ja rozumiem, że dla kogoś to jest wielkie o, czary mary niemożliwe, odsyłam do nauki, która już to zbadała. Tak samo ci, którzy nie wierzą, że można zrobić coś na odległość, odsyłam do badań, które już powiedziały, że można przenosić żywe bakterie na odległość. Tam było chyba 100 kilometrów. Z laboratorium do laboratorium. Jednego laboratorium do drugiego, badanie. Tak, przeniesiono żywe bakterie właśnie za pomocą nowej wiedzy z fizyki kwantowej. I to już przenoszenie, to przenoszenie, ale tak, i to materii, bo to, co ja robię, to nie jest przenoszenie materii, to jest przenoszenie czystej świadomości, to jest coś, o czym my mówimy w naszych wykładach, to jest coś, do czego dążymy, stanie się czystą świadomością. Natomiast tam było aż przeniesienie materii, znaczy nie wiem, czy aż, no jedno i drugie jest ciekawym zjawiskiem. Natomiast jest możliwość przeniesienia czystej świadomości w miejsce, gdzie jest klient, i naprawienie go. Ja jeszcze przy okazji potrafię zrobić obok fantoma, na którym w rzeczywistości równoległej tworzę sobie, patrzę, jak będzie wyglądała naprawa. Wiesz, jeżeli ustawiamy kostkę, to ja nie muszę robić fantoma, ale jeżeli robię cały układ bardzo złożony z bardzo zaawansowanych funkcji w organizmie i zamierzam go zmienić, oczywiście cały czas pod kuratelą organizmu, to nie jest to, że ja zmieniam i już, ja jestem panem nad tym organizmem. Nie, organizm jest panem, a ja sprawdzam, gdzie są problemy i zgodnie z organizmem reguluję je, i w fantomie najpierw reguluję je, patrzę, jaki będzie efekt i widzę, jak organizm z tym pracuje, czy jemu to pasuje, czy nie, i czy są jakieś problemy, a później dokładnie to samo wykonuję w rzeczywistości, po czym wracam moją świadomością do mojego ciała fizycznego. I realnie wygląda to tak, że przychodzą sąsiedzi i się dziwią, czemu ten człowiek ciągle w ciągu dnia śpi. Dokładnie.